Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza Perła Louis. Podczas gdy Józef i Maryja w cichości i dziękczynieniu spędzali dni swoje zajęci jedynie Jezusem, od wschodu ku Betlejem nadciągała karawana wpatrzona w jakąś cudowną gwiazdę. Ewangelia treściwie mówi o tym zdarzeniu tak. We dni Heroda, króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jerozolimy, mówiąc: gdzie jest, który się narodził, król żydowski? Albowiem widzieliśmy gwiazdę jego na wschód słońca i przyjechaliśmy pokłonić się jemu. I wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, matką jego. I upadłszy, pokłonili się jemu, a otworzywszy skarby swe, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili do krainy swojej. Ta cudowna historia mędrców przetacza się niemal jak dramat podzielony na kilka aktów. Na samym wstępie widzimy mędrców. Mniejsza o ich tytuły i nazwiska, są to bezsprzecznie wysocy dygnitarze, znamienne osobistości. Niezwykła gwiazda ukazała się na ich nieboskłonie. Oni za nią podążają. Dlaczego? Trzeba to wytłumaczyć. Mędrcy byli to ludzie uczeni, poważnie myślący, nie byliby wyruszali w drogę ku niewiadomemu. Od dawna w krajach wschodu powtarzano sobie proroctwo zapowiadające ukazanie się nowej, niezwykłej gwiazdy na firmamencie, która wskaże drogę ku wielkiemu królowi tym, którzy by za nią chcieli podążyć. Jak wszystkie wieści tego rodzaju, gwiazda, wielki król, podróż daleka i tajemnicza zaprzątały umysły. A jednak tylko trzej książęta spośród wielu mogących ujrzeć ową gwiazdę postanowili odbyć tę podróż. Tu zaczynają się ich trudności. Rodziny ich zamierzeniu się sprzeciwiają. Starają się wszelkimi sposobami odwieść ich od powziętego postanowienia. Nawet lamenty, łzy niewiast, dzieci i służby wchodzą w grę. Nie mówiąc już o krytyce i wyśmianiu zamiaru. Skoro zechcemy naprawdę na serio służyć Chrystusowi, trudności zawsze piętrzyć się będą. Musimy się na to przygotować. Mędrcy stawiają czoło trudnościom. Jednym słowem odpierają wszystkie natarczywości. Chcemy widzieć wielkiego króla i oto jest gwiazda jego. Ona nas poprowadzi. Mówią o królu, nie przypuszczając wcale, iż król ten jest Bogiem. Bądź co bądź, odjeżdżają. Tekst Ewangelii pozwala nam wnioskować, że podróż trwała długo. W każdym razie od dłuższego czasu mędrcy do niej się przygotowywali.
gdy Herod skrzętnie się dowiadywał czasu gwiazdy, która im się ukazała, musieli mędrcy dać odpowiedź, która mocno zatrwożyła króla, gdyż natychmiast ów okrutnik kazał pozabijać wszystkie dzieci, które były w Betlejem i po wszystkich granicach jego do 2 lat i niżej. Zatem może już od 2 lat mędrcy śledzili ową cudowną gwiazdę. Podróż w tych czasach wymagała od pielgrzymów niezwykłych sił fizycznych i wiele hartu duszy. Jakie krainy trzeba będzie mędrcom przebyć? Czy na drogach bezludnych, a może półdzikich? Czy nie napadną ich złodzieje, rozbójnicy? Czy służba idąca pieszo za świtą nie zacznie narzekać, nie zbuntuje się? W roku 1808, w czasie wojny z Hiszpanią, gdy Napoleonowi zwycięstwo zrazu nie sprzyjało, nawet najwierniejsi oficerowie szemrali przeciw niemu, gdy im trzeba było przedostawać się przez góry. Biada zwyciężonym. Cesarz wszakże dawał przykład. Kroczył na czele swej armii pogrążony w milczeniu. Wreszcie usłyszał, jak za jego plecami żołnierz się odezwał: warto by mu łeb roztrzaskać. A on szedł samotny i milczący, nie odwracając nawet głowy, czekając, aż mu znów zabłyśnie gwiazda pomyślności. Podobne fakty spotykamy wszędzie, bo czyż uczucia buntu, niezadowolenia rzadko przebywają w sercach ludzkich? Zatem i świta mędrców musiała zapewne myśleć, że marsze są przydługie, że gwiazda zbyt szybko się posuwa, że ów król mieszka za daleko. Jednakże jedno słowo uspokajało umysły, porozbudzało niejedno pragnienie. Idziemy ku wielkiemu królowi. Zobaczymy go. Przecież widzicie gwiazdę jego. Prowadzi nas ona ku niemu. Wreszcie, wreszcie widać z dala Jeruzalem. Jaki wybuch zadowolenia. Oto miasto, w którym przebywa ów wielki król. Bez wątpienia to Jeruzalem, albowiem gwiazda znikła. Jesteśmy u celu podróży. Gdy wesele napełnia serce, zapomina się prędko o przebytym cierpieniu. Zresztą miasto przedstawiało widok czarujący, wspaniały. W miarę jak karawany mędrców zbliżały się, wszystko wyraźniej ukazywało się. To przedziwne miasto tworzyło jakby jeden olbrzymi wieniec, otoczony cudnymi drzewami, nad którym górował monumentalny gmach świątyni, której marmury i ozdoby szczerozłote takie w słońcu rzucały blaski, iż z daleka można było ją wziąć za przepyszną latarnię morską. Wśród morza zieleni, palm, drzew oliwnych i najpiękniejszych kwiatów. I mędrcy ze swą świtą weszli do miasta, gdzie narodził się wielki król. Pierwsze to było pytanie, powtórnie i kilka razy zadane, a mieszkańcy nie rozumieli, o co chodzi. Król, jaki król? Nie słyszeliśmy, by jakiś król się narodził. Przecież jego gwiazda nas o tym powiadomiła. Jaka gwiazda? Już nie ma jej na firmamencie. Entuzjazm świty zaczyna gasnąć. Mędrcy jednak, że nie dają za wygraną, nie tracą pewności.
udają się wprost do pałacu króla Heroda, gdzie narodził się król żydowski. Król żydowski to ja. Mędrcy powtarzają swoje pytania. Mówią o swoich nadziejach, znowu o gwieździe, a wszystkie ich słowa pozostają bez odpowiedzi. Herod wszakże się miesza, niepokoi, doznaje trwogi. Wiadomość o nowonarodzonym królu przebiega miasto. Jerozolima cała też się poruszyła. Herod niebawem się połapał. Ów król to nie kto inny, jeno Mesjasz. Natychmiast powziął postanowienie zgładzenia zbytecznego króla. Herod połowicznie nic nie czynił, lecz swoim lisim węchem poczuł, że niebezpiecznie jemu iść wbrew opinii. Udał więc, że podziela zdanie mędrców. Ma się rozumieć, ja sam bardzo pragnę poznać tego króla, wiedzieć, kto nim jest i gdzie przebywa. Zwołuje więc kapłanów i skrybów. Pytanie jasno stawia. Gdzie ma się narodzić Mesjasz Chrystus? Odpowiedź też jasno zabrzmiała. W Betlejem Judzkim, bo tak napisano przez proroka. W Betlejem, rzecze Herod, uradowany z wieści, iż tak blisko niego. Idźcie więc, idźcie, a dowiedzcie się prędko o dzieciątku, a gdy je znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy pokłonił się jemu. Mędrcy zawierzają tym słowom, na pozór tak szczerym, i pełni ufności powtórnie ruszają w drogę z całą świtą. Przy wyjeździe z Jeruzalem znów gwiazda zaświeciła im na niebie, a ujrzawszy ją, uradowali się radością bardzo wielką. Ustąpiła wszelka wątpliwość. Gwiazda się przesuwała w stronę Betlejem. Tym razem dobiją do celu podróży. Jak wielki musi być ten, na imię którego mędrcy opuścili kraj swój. Niebo dla niego nową gwiazdą się zapaliło, a całe miasto Jeruzalem się zatrwożyło. Tymczasem gwiazda odbywała swą cichą, spokojną i tajemniczą wędrówkę. Nagle stanęła nieruchoma. Tam nad miasteczkiem Betlejem cudownymi promieniami oświetlając mały domek. Pospieszajmy, pospieszajmy, wreszcie jesteśmy u celu naszych pragnień. Zobaczymy wielkiego króla. Znaleźli tylko ubożuchny domek, a w domku niewiastę i zwykłe dziecko. Jakie rozczarowanie! A gdzie pałac króla? A gdzie świta jego? A sam król, gdzie on jest? A gwiazda? Nic. Okrutny zawód. Jakież szemranie ze strony służby mędrców. Jakie przeklinania i wyśmiewania. Cóż to za mistyfikacja? Nie wiemy, jak o tym zdarzeniu sądzono w mieście. Wszakże wiemy, że Bóg oświecił duszę mędrców, których przyprowadził do Betlejem za pomocą cudownej gwiazdy. I wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, matką jego, i upadłszy, pokłonili się jemu. Przepychy, bogactwa, świetności, co za marność i próżność. Tam, gdzie jest Bóg, mniejsza o resztę. Otworzywszy skarby swe,
mędrcy ofiarowali małemu królowi złoto, kadzidło i mirrę. Zwracając się do wszystkich matek, proszę je, by zebrawszy najdroższe wspomnienia macierzyństwa swego, wejrzały w serce swoje i stawiając się w miejscu Maryi, niech zapytają same siebie, jakby postąpiły w podobnym zdarzeniu. Bo matkom dozwolona jest ambicja. Ledwo aniołowie odeszli, oto królowie nadchodzą. O, zaprawdę proroctwa przepowiadające królowanie Najświętszej Dzieciny zaczynają się urzeczywistniać. Zatem przybiegnijcie, mieszkańcy Betlejem i ty, ludu jerozolimski. Chodźcie się nacieszyć waszym królem, którego niebiosa i ziemia sławią i wieńczą. Godzien jest waszego uwielbienia i czci. Opuśćmy tę bożuchną lepiankę. Złoto ofiarowane przez mędrców starczy na zapewnienie mu nie tylko dostatku, lecz i przepychu. On król. On więcej niż królem. On Bogiem. On Mesjaszem. On Zbawicielem. Po ludzku w ten sposób można było rozumować. Ludzkie to rachuby, myśli ziemskie, pycha ludzka. Maryja była zbyt roztropna i wewnętrznie oświecona, by nie umiała od razu w każdej okoliczności dopatrzyć się, co jest wolą Bożą, a co ludzką. Potrafiła odróżnić zamiary z wysoka od tych ziemskich. Wiedziała, że obok złota, które jej ofiarowano, a które błyszczy i lśni, złożono też w darze kadzidło, które cicho się pali, a wypala się dymiąc. I że mirra wydaje woń ulatniającą się. Maryja odczuwała, że kadzidło i mirra są niejako wyobrażeniem jej syna, pokornego, modlącego się i umierającego. Więc pokorna i cicha dziewica upodobała sobie na tej drodze zwykłej, jaką Bóg jej wyznaczył w Nazarecie, w grocie betlejemskiej przy żłobie. A że nie otrzymała żadnej wskazówki przeciwnej temu życiu ukrytemu, woli pozostać w cieniu wraz z synem swoim i ani słowem się nie odezwie. Przyciśnie z najczulszą miłością Jezusa do serca swego, szczęśliwa, że On jej, a ona Jego. Czego więcej może pożądać? Wystarczy tych dwóch uczuć, tych dwóch rzeczywistości. Nic nie ma szczęśliwszego tu na ziemi. A któż nam wzbrania, o mój Boże, uczynić naszymi tych dwóch uczuć pokornej i cichej dziewicy Maryi? Ach, mniejsza o życie ziemskie, które jak sen przemija. Mniejsza o świat, który bałamuci i zwodzi. Mniejsza o pomyślność. Mniejsza o bogactwa zawarte w rozszalałych miastach, gdzie tłumy się o nie dobijają. Prawda i szczęście tkwią w czym innym. O duszo moja, która pragniesz być świętą, zawrzyj drzwi domku Twego, pogrąż się w cichości i milczeniu mieszkania Twego i serca Twego. I tu, kochając Boga bezinteresownie, dla Niego samego, powiedz Mu o tym, ale tej Twojej tajemnicy nie zwierzaj nikomu,
nie dozwól zwietrzeć zapachowi Twej mirry. Lecz podobnie do wypalającego się kadzidła i woni, która roztaczając się zamiera, wylewaj w milczeniu Twą miłość, cichą i głęboką, przed Panem. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.